No hej, znowu Ben TV i przede mną Jurek Kobyliński, który na koncercie Hołku, a raczej po koncercie, powie tak a propos Hołku, co się działo kiedyś 15 lat temu w Siedlcach. Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry. Nazywam się Jurek Kobyliński i sam kiedyś grałem w zespole Hołk. To nie są żarty. Ten kudłaty tutaj jest zwany Benem. Proszę Państwa, nie uwierzycie, ale on też ze mną grał. Ja nie wiem, nie wygląda on na muzyka, tylko na malarza. Na malarza wygląda, ale graliśmy. To było tak w ogóle, że w Siedlcach jakieś 15 lat temu pojawił się pierwszy raz zespół metalowy. Wtedy jeszcze nie było nawet płyty Metaliki. Ja to dzisiaj zresztą na koncercie mówiłem, ale ci z was, którzy nie byli na koncercie, po prostu tego nie słyszeli, po prostu fizycznie nie mieliście takiej możliwości. Dalej odejść z tą kamerą. No i słuchajcie, i graliśmy nawet... Nawet mieliśmy pewne sukcesy w województwie i w regionie. Tak było, Beny? Nagrody zdobyliśmy w Mińsku Mazowieckim jakoś makroregionalną. A ja warsztaty muzyczne na Mazurach. Ja muszę się pochwalić tutaj, że dostałem nagrodę indywidualną jako gitarzysta. Pamiętasz to? Zgadzasz. No, proszę Państwa. Także zespół Hołk to wcale nie jest zespół z Warszawy, tylko jest to zespół z Siedlec. Co prawda pisaliśmy się inaczej, hy o wygy hy, ale taka jest właśnie prawidłowa nazwa z Hołk, a nie jakieś hy o łuky. Nie? Prawda? Tak. No. I już wtedy była to muzyka jakby synteza Iron Maiden, Motorhead. Oj, to już nie naciągajmy. I chciałem powiedzieć z pełną odpowiedzialnością przed zimnym okiem kamery i do was, moi drodzy siedlczanie, że Darek Malejonek, Maleo, zerżnął bezczelnie od nas nazwę Hołk. Jest Maleo. Chodź, Maleo. Maleo zerżnął bezczelnie nazwę Hołk, ale kiedy usłyszałem, proszę Państwa, piosenkę God Bless, którą zresztą zagrali dzisiaj, kurde, no zagrali. Słuchajcie, dzisiaj jest po prostu, wydała się jedna sprawa, która już tutaj się okazało, że jest sprzed 15 lat. Właśnie o tym powiedzieliśmy. No niestety, po prostu kiedyś się to musiało wreszcie wydać. No. Ale ważne, że u nas w Siedlcach. Ważne, że tutaj, po prostu. Widocznie miało tak być. Tak. Nie wyszło to, prawda. Nie ma kary, nie ma zaiksów, nie ma, prawda, sądów. Pogodziliśmy się, chłopaki zagrali ładną piosenkę. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy, Benny? Jasne. No, dziękujemy Maleowi i całej paczce. Teraz z nim wywiad. Przepraszam, ja już się śpieszę. Do dzieci, do żony. Dobra. No cześć, trzymaj się. Pa, pa. Przyjemnych pa, pa. Świąt, pa, pa. Jurku. Po świętach. Pako. Ciebie? Czy razem od razu? Nie, może być wejście od... No i witamy ponownie w Ben TV. I tym razem ponownie z zespołem Hołk. A widzieliśmy się już ile miesięcy temu? O, ty, ja już nie wiem, no ale sporo, chyba rok. Sporo i było to po wydaniu płyty Transmission in Your Heart. Dwa lata prawie. Dwa nawet. Dwa lata, tak. I od tamtej pory wiele się zmieniło, o czym powiesz. Ale tutaj spotkaliśmy się między innymi też dlatego, że dzisiaj zespół Hołk otrzymał nagrodę od Tygodnika Siedleckiego. Puchar to jest. Właśnie. Za hit roku. Gdzie jest ten puchar? Trzeba go zaraz po prostu przynieść. To zaraz ktoś chyba przyniesie. Dobra. Darku, co tamtej pory się działo, kiedy się nie widzieliśmy przez tak długi czas? No więc tak, sytuacja była taka, że działo się bardzo wiele, było bardzo wiele koncertów, cały czas właściwie jesteśmy w trasie. Teraz graliśmy taką trasę trochę większą, która właśnie promuje najnowszą płytę Generation X, która wyszła dosyć niedawno. Płyta była, no muszę to powiedzieć, no jak gdyby była nominowana do Fryderyka 95 za alternatywną płytę roku. I no też było bardzo wiele różnych innych w sumie wydarzeń, głównie koncertowych. I myślę, że ten rok upłynie pod właśnie względem koncertowym, pod właśnie kątem koncertowym i że będziemy bardzo dużo grali, tak jak do tej pory. Bardzo dużo gramy teraz. Przybliż nam tę ostatnią płytę. Co to jest? Płyta Generation X jest płytą właściwie kontynuacją, w pewnym sensie się płyty Transmission to jest hard, ale jest moim zdaniem ciekawsza. Jest to płyta, która zawiera w sobie więcej różnych klimatów, zawiera więcej brzmień,
jest chyba taka bardziej ciekawsza pod względem realizacji. Tutaj całą stronę realizacji, całą stronę brzmienia ja wziąłem na siebie. Także była to taka moja właściwie taki chrzest bojowy pod tym względem, ale w sumie myślę, że to się udało, bo byliśmy niezależni od jakichś wielkich nazwisk, bardzo drogich studii właśnie nagraniowych. Także myślę, że jest to płyta w jakiś sposób, wiesz, bardziej punkowa duża, czyli taka bardziej, wiesz, korzenna dla nas, bo właściwie wszyscy tutaj w zespole jesteśmy właśnie korzeniami w muzyce punkowej, no i reggae. Oczywiście na tej płycie też jest trochę klimatów reggae. Konkretnie trzy kawałki są właśnie w konwencji reggae'owej i myślę, że jednak to też się wiąże z tym, że już przestał istnieć zespół Izrael, w którym grałem bardzo długo, i teraz właśnie powiatowałem sobie w jakiś sposób to o tym na tej płycie Generation X. Myślimy, że następna płyta będzie jeszcze bardziej w sumie taka. Dziękuję bardzo. Jest to właśnie, jeszcze tutaj wracając, jest to puchar, który właśnie dostaliśmy za hit roku, numer żyje w tym mieście. A, chcę powiedzieć, że do tego klipu, do tego numeru będzie zrealizowany już bardzo w niedługim czasie klip. Ty tak mówiłeś, że korzenie są punkowe i reggae, ale tego brzmienia to pozazdrościłoby ci wiele zespołów, nawet amerykańskich. A jak właściwie było z tą Ameryką? Wtedy rozmawialiśmy. Americano, po prostu, znaczy ja nie jestem w sumie Amerykaninem, ale Marek na przykład, który tutaj jest w naszym zespole, jest Amerykaninem, jest rdzennym po prostu Amerykaninem, ale wyjechał właśnie ze Stanów, bo jednak woli tutaj w Polsce mieszkać. Hey, Mark, say something. Yeah. On jest po prostu przyjaciel nasz, który przyjechał właśnie po prostu tutaj ze Stanów specjalnie, woli tutaj po prostu. Woli klimat tutejszy, jednak w Stanach jest rasizm, jest bardzo, bardzo wiele różnych klimatów. No niestety zauważę, że u nas też jest, ale w trochę w innym stopniu. Ale Marek jest bardzo w porządku, bardzo, bardzo w porządku, po prostu jeździ z nami. Jest właściwie podporą, właściwie moją też, jako po prostu jako przyjaciel. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No jest bardzo wiele różnych, bardzo fajnych, właśnie miłych różnych spotkań z ludźmi, dostajemy wiele listów. Myślimy, że jednak jest dosyć duży oddźwięk tego co właściwie robimy. I jest to po prostu najważniejsze dla mnie jest to, że mogę robić to, co lubię i jeszcze z tego żyć. No to jest największy na takim właśnie kanwie zawodowej. Myślę, że jest to największy sukces, jaki można po prostu osiągnąć w życiu. Przyjemność w realizowaniu się. No i teraz konkretnie. Konkretnie. Przed twoim koncertem rozmawialiśmy prywatnie i zdążyłam się dowiedzieć, że bardzo dużą rolę w twoim życiu odgrywa Bóg. Czy masz jakieś przesłanie, które chciałbyś przekazać widzom BenTV? Myślę, że tak. Całej młodzieży. Chcę powiedzieć, że w takim wiesz, pojęciu bardzo wielu ludzi, my się boimy po prostu Boga w jakiś sposób, dlatego że myślimy jakoś, czy tam z dzieciństwa, że Bóg jest to taki stary, po prostu taki starzec, który bardzo srogi, który patrzy tylko, ile popełniliśmy grzechów i tam sobie skrupulatnie wszystko zanotowuje. No i na sądzie ostatecznym będzie rozliczenie tego wszystkiego, kto zrobił dobrze, kto zrobił źle. Niestety takie pojęcie mamy właśnie o Bogu Stwórcy, a ja chciałem powiedzieć, że nie jest tak po prostu, że Jezus Chrystus przyszedł tutaj do ludzi po to, właśnie pokazał to, po to, żeby pokazać, że jest jednym z nas i że dokładnie cierpi, że po prostu rozumie dokładnie wszystko to, co się dzieje z nami, nasze porażki, nasze po prostu choroby, po prostu wszystkie nasze takie problemy ziemskie. I On jest Bogiem i On nas bardzo kocha, kocha Ciebie, kocha mnie i On chce nam to wszystko zabrać, chce nam po prostu to odjąć i chce po prostu dać nam nowe serce, żebyśmy mogli czuć po prostu jak ludzie i po prostu pomagać innym ludziom też, żeby po prostu zmienić serce nasze, żeby nam, to znaczy takie jak jest w księdze Izajasza, jeszcze w Starym Testamencie, że chce nam odjąć serce z kamienia i dać serce miękkie z ciała. To jest wszystko właściwie, to nie jest to teologia żadna,
bo to po prostu tylko prawda, bo ja po prostu doświadczyłem tego w swoim życiu własnym, że po prostu Bóg mnie wyciągnął z jakichś po prostu bardzo wielu różnych, wiesz, kłopotów życiowych. Szukałem bardzo wielu różnych dróg, i buddyzm, i hinduizm, bardzo różnych. Byłem anarchistą, byłem punkowcem, byłem rastamanem, szukałem w filozofiach różnych i nie znalazłem tego. Dopiero właśnie zobaczyłem, że prawdziwą miłość i po prostu prawdziwe szczęście daje Bóg. To jest wszystko. Tak, ja myślę, że wiele ludzi myśli tendencyjnie o muzykach, że są to jacyś młodzi ludzie, którzy tylko się bawią. Którzy właśnie zwyrodnialcy, którzy tylko piją, uprawiają rozpustę i tak dalej. No i pozostawię to bez komentarza. No to może coś na wesoło. No to już wesołego aleluja nie mogę powiedzieć, bo już było, jesteśmy już po świętach, ale... No powiedz, co sądzisz o disco polo, bo oglądasz to namiętnie. Disco polo, słuchajcie, jest to w ogóle... To znaczy ja nie interesowałem się taką patologią, czy nie interesowałem się patologią w medycynie radzieckiej, ale disco polo nie jest mi obce. Jestem fanem, naprawdę jestem wielkim fanem takich zespołów jak Bayerful, jak Shaza, jak po prostu Shaza, jesteś wielka, naprawdę. Dziękujemy pięknie Darkowi za ten wspaniały koncert, bo myślę, że szalenie się podobał. Widziałem tutaj publiczność, jak skakała. Chyba mamy coś nagrane, nie? Więc wszyscy zobaczą, jak to było. Świetnie. Słuchajcie, chciałem w ogóle, teraz już mówię teraz naprawdę poważnie, chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy dzisiaj tu byli, którzy słuchali nas, którzy głosowali na nas, na ten pucharek. O, jeszcze chciałem powiedzieć, że jutro bierzemy udział w biegu przełajowym, także może też uda nam się w sztafecie zdobyć. Nie, ale miałem poważnie mówić. Chciałem po prostu też podziękować tym wszystkim, którzy po prostu piszą listy, wspierają nas i tak dalej, i tak dalej. My gramy dla nas, bo nam to sprawia przyjemność, ale też i dla was. I jest to piękne, kiedy jest odbiór tego, kiedy widzimy, że to jest naprawdę po prostu jakiś jest właśnie odzew do tego. Także chciałbym w tym momencie dedykować z tego miejsca. Chciałem tym wszystkim, dla których pieniądz nie jest Bogiem, numer pieniądz. Chyba go mamy, to lecimy. Chyba oni... Już. Specjalnie dla BenTV premiera Wstań.